witamy się w nowym vlogu, zaczynamy ten dzień. Oczywiście z rana awantura, kto kogo zawozi, ale do września, bo od września już razem będą chodzić do jednego przedszkola. Teraz jest Wojtek dzisiaj na celowniku i Wojtek musi wszystkich odwieźć. Nikogo nie odwożę, bo nic nie widzę. Nie, zakładam okulary, przeczyszczam sobie je. Mnie też odwieziesz? Nie. Ciebie odwiozę do Hiszpanii. Do Hiszpanii, o, tak? Jedziemy. Nie wiedzisz pies. Dobra. Nie. A to bez książ brzmi w trzcinie. Co? Powiedz. Książ? Jest w kinie. W kinie? Książ jest w kinie. Lecimy. Mój pierwszy przystanek, sklep, który odwiedzam teraz codziennie. Jadę zatowarować Hubs Azję, bo w Hubsie Gastropubie jeździ już nasz kierowca, który no po prostu rozwozi zamówienia i codziennie rano jeździ po towar. Do Azji jeszcze i robię to ja, ale już tam jestem w trakcie załatwiania takich dostaw bezpośrednich. No i co, chciałabym Wam powiedzieć, że mamy dzisiaj intensywny dzień, ale intensywne dni mamy od kilku tygodni. No jest dużo pracy, powiem Wam, dużo pracy, no, także idę zrobić szybko zatowarowanie, potem zrzucam towar, jadę jeszcze po kwiatki, więc może Wam też pokażę, co tam wybrałam, bo musimy przed lokalem zrobić taki mini ogródeczek. Mamy dzisiaj sesję zdjęciową u naszych przyjaciół w K8 Studio, także lecimy z tym dniem. Już od kilku dni pakuję warzywa i owoce na wózek i patrzę, że już pojawił się rabarbar. I moja mama zawsze robiła takie przepyszne ciasto z rabarbarem i wczoraj do niej piszę, daj mi ten przepis, bo chcę zrobić to ciasto, więc dzisiaj kupiłam w ogóle rabarbar i jak starszy czasu chcę zrobić to ciasto. No hejka. No widzicie co, tutaj ja tutaj z zakupami jeżdżę, a ty co tutaj? Pijesz sobie bawę, ale jak kolorystycznie ładnie pasuje. Ciężko myślę po prostu, bo teraz... Dało się? Dopracowujemy to wszystko. Zamówiłem znowu kolejne 5000 sztuk kubków. Ja wczoraj odbierałam chyba z 1000. Bo testujemy, moi drodzy, podchodzimy do tego biznesu samodzielnie, więc były zażalenia, były opinie, że coś tam nie tak. Mieliśmy papierowe słomki, mamy teraz ekologiczne, plastikowe. Lepiej przebijają tam folię na bubble tea. Zamówiliśmy jeszcze inne kubki, kolejne. Mamy 10 tysięcy kubków. Mamy swoje kubki, mamy takie kubki, srakie, owakie. No jest dużo tych kubków, nie? Ale to wypijecie. Dziennie naprawdę schodzi nam multum tego bubble tea. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Super kuleczki. Mamy bardzo dobrą herbatę. Teraz już jest naprawdę to tak dopracowane. Herbatka jest naprawdę sztos, sami ją parzymy z rana. I no jest picobello, naprawdę. Nie lecimy na jakichś półskładnikach, na jakichś tam, wiecie, do dupy herbacie z marketu czy coś. Mamy dobry susz. Teraz przyjechała jeszcze herbata z kwiatami jaśminu, bo na razie robiliśmy to na bazie czarnej herbaty. Tu mamy różne dodatki. Może nie jest to, wiecie, tyle tego wszystkiego jak w takim punkcie, gdzie jest tylko bubble tea, bo wiadomo, że tutaj głównym korem tego biznesu jest jedzonko, ale mamy sporo kulek, raz, dwa, trzy, cztery, mamy też żelki 5, 6, 7, chyba 5 smaków różnych tego bubble tea i naprawdę ludzie są zadowoleni. Oprócz tego, że pękały cały czas kubki, co myślę, że teraz już nie będą pękały, no to kuleczki, żeleczki. I fajnie, bo ta rurka gra, właśnie dochodziło tą rurkę, że ludzie przebijali 50 razy tam folię, i im pękał kubek, a teraz mamy plastikowe rurki, ekologiczne. Ale to też trzeba, słuchajcie, trzeba zaznaczyć, że no my mamy taką fajną społeczność. Ja tutaj na grupie naszej takiej tej gastrowej z szefami kuchni i pomocą kuchenną, kelnerkami, zawsze im piszę, że ludzie są tak do nas jakoś otwarci w ogóle, że my mamy tyle super wiadomości zawsze na Instagramie, na naszych prywatnych kontach, ale też takich nie, Wojtek, tych naszych tutaj azjowych i hubsowych, że jak coś jest nie tak, no bo teraz naprawdę było ono z tymi, że te kubki pękały, to ludzie sami podsyłają nam jakieś super patenty, nie? No i jeden strzał po prostu. No. Jeden strzał, no ale patrz. Plastiku. Nie marnuję. Bioplastik. To jest bioplastik. Chciałem to po prostu pokazać, że no... Ale mamy teraz już plastikowe rurki i tak się nie powinno stać. Zaraz sprawdzimy. Uwaga, zamknę wam kubeczek. No dobra, już tak. Dobra, no musimy, to są testy. To jest koszt poniesiony, to są poniesione nerwy, czas i praca. Ale jak teraz sobie to postawimy i wchodzi. Nie ma tego plumpnięcia. Kurczę. Nie ma plumpnięcia. Jak no, po masełku. To wiadomo, no, że plastik jest ostry. No.
To może tam te kubki też były okej, Wojtek. No, no dobra, no ale zamówiłem już wszystko. No na pewno będą okej, bo jak sobie ten zamknę, to ta rureczka, no to jest ostre. No wiadomo, co takie coś, no ta folia łatwiej przebije niż dziadowski... Gdzie ten dziadowski? Ja wyrzuciłem. Dziadowski papier, nie? No bierzemy tak i... O. No i się no, przebije. No nie ma nawet no, tego takiego... Wiesz, no. Wcześniej były takie nawet... Ciu! No to był też fajny efekt, ale... O. I rurka jest nadal... I się nie przemoczy, bo mnie to też denerwuje, jak... Wiecie, no pijesz sobie takie bubble tea, idziesz na rynek, coś tam pijesz, ciumkasz se i później te kulki nie przechodzą przez to, bo ten papier już no, się... No ja też nie wiem. A to jest ekologiczne. Do zmywarki można dać, wieloużytkowe. Droższe, ale no co zrobię, no. Ale ja wiecie, co ja tu przychodzę na kuchnię, to patrzcie, patrzcie. To jest po dniu pracy. Popatrzcie, jak czyściutko. Ja jestem naprawdę... Och, moje serce się raduje, bo jak dobrze wiecie, lubię porządek, także... Filtry do wody kupiłem nowe. Będzie czystsza, lepsza, świeższa woda. Na te filtry mamy tu mechaniczne filtry. No super. Filtry niemechaniczne, jakieś takie chemiczne. Więc będziemy mieć jeszcze czystszą wodę niż mamy. I kolanko. Jakby będzie się komuś, lepiej myło. Jakby komuś wypadło. Hello. Dzień dobry. Hello. A, bo nie wiedziałem, że was jest dwójka. Przywiozłem wam jedno bubleti. Podzielimy. Cieszysz tak. się? Cieszysz się, Pawele? Nie wiem, zobaczymy, czy dobre. Najlepsze. Dziękuję. Bubleti wam zrobiłem. I patrz, od razu kręci, jak ja tu jem śniadanie, obiad. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Witam panią prezes. Witam, dzień dobry. Przyjechaliśmy robić przepiękne zdjęcia. Takie jak już widzieliście kiedyś. Ale to wyjedzie. Ja jeszcze nie zjadłem, więc ja mogę... Ej, właśnie, ja nie jadłem jeszcze śniadania. Ja też. Nie, jadłem. Jadłem. Leniwe kluski. Dokładnie. Dziękuję. Nie, bo chodziłem o 2 miesięcy w roboczych ciuchach, cały czas upieprzonych przez remont, przez wszystko. Więc teraz sobie pozwoliłem na wyprzedaży kupić eleganckie dresy. O kurczę, jeszcze naklejki nie odkleją mnie. Nie, to jest taka brandingowana. Więc... Przyszliśmy robić zdjęcia. O, to chciałem podsumować, tak. Robiliśmy już tu przepiękne zdjęcia ostatnio do burgerowni, a dzisiaj będziemy robili przepiękne zdjęcia w azjatyckim stylu. Będę miał takie skośne oczy, białą twarz. Masz plan na to? Nie. Nie. Znaczy wczoraj wymyślaliśmy ten plan, ale... Mamy taśmę. Ja mam wczoraj ten plan, wymyślałem, żeby się kapelusz w produkcji. Nie, japoński, tylko taki tajski. Japoński kapelusz? Taki tajski. Ten taki, wiesz, jak byliśmy w Wietnamie. Kręcił coś, co to jest w ogóle? No. Co? To dnia wikinga, to nie ma. Tak brudno tu macie? No proszę, ja nie wiem. W ogóle, taka... kto to tu konkurencja przyjmuje? Pani Grażynka nie przyszła. Pani Grażynka od sprzątania. Zapomniała. Dzisiaj jest wolne. Pani Grażynka od sprzątania nie przyszła. No dobra, no i mamy to. No pięknie. To. Pan widzi i wiesz co, w różnych pozach tą miseczkę, bo fajnie, żeby było widać. I nie wiem, czy nie lepiej tak ją tak wygląda. Odwrócić, chociaż tutaj jest ten. Zależy wam, żeby było logo, czy bardziej jest to. Tak, ale o, co tak. Tak. No. Właśnie nie wiedziałam, jak to ustawić, czy w tą stronę, czy w tą. Tak jest lepiej. No, to o, mega! Dokładnie. Ekstra. Mam do kurczaka złapać te pałeczki. Nie jedz tego. Nie jedz tego. Gdzie jesteś? A tu od razu proszę podgląd. A to jest okej? Wszystko tam jeszcze na miskę. No, to robimy już kolejną rzecz. W sumie szybko poszło, bo... Wiesz co, jeszcze możesz trochę przykręcić ten napis. Dobra, bo wiesz co? Wiesz... O, jest na czymś siedzenie. Ej, ale co... Co to? Się z tym telefonem. Nawet jak nie chcesz. Wiesz, co chcę zrobić? Ale tu jesteś świetnie oświetlony. Jak ty tam stałeś? Jeszcze raz tak zróbmy. Z tym jedzeniem. Tak jest świetne. No, on jest tak świetnie oświetlony, bo ja tam poprzestawiłem lampę. No. Szkoda, że wcześniej. Teraz. A tutaj mamy już numer telefonu do naszej Hubs Asia Street restauracji, ale nie mamy telefonu, więc mówię, że... Kupię w Lombardzie. Teraz siedzieliśmy tu w K8 Studio i wysłaliśmy 6 zamówień z Instagrama, z takich naszych prywatnych. I każdy pyta, czy jest telefon. Ja mówię, numer już jest, ale nie ma jeszcze nie telefonu. Telefonu, więc lecimy dalej. Lombard. Życie żegnamy się z... Cześć. Z Pawełkiem. Zobaczycie za chwilkę efekty tej przepięknej pracy na wszędzie. Wszędzie. Dajcie nam moment. Nie nagrywałam wam wszystkiego, bo po prostu się nie da, słuchajcie.
od razu po tym, jak skończyliśmy sesję zdjęciową, to pojechałam jeszcze na Azję i poprzesadzałam tam kwiatki, które kupiłam. Może pokażę Wam kiedyś to, jak to ładnie wyszło, jakie ładne kupiłam różowe. Zaczęłam składać też szafkę taką jedną, tam taką organizacyjną, ale totalnie mi nie poszło i to zostawiłam, bo już byłam spóźniona, bo odebrałam Wicia, przyjechaliśmy do domu. On coś tam sobie działa, widziałam z Wojtkiem w garażu, chyba też jakąś szafkę, regał montują. Mi się zepsuł mikser, słuchajcie, więc ciasto z rabarbarem, o którym tak marzyłam, wyrabiam sobie ręcznie. Nie wiem, czy to wyjdzie, serio, nie jestem jakoś super ekstra utalentowana, jeżeli chodzi o pieczenie. Moim jedynym ciastem, które wychodzi, to brownie, bo to jest po prostu zakalec. Nastawię to ciasto, jak po prostu wrócę z Julkiem już do domu. My wróciliśmy do domu, a Wojtek co? Ma nowego robota, ale zobaczycie to w innym materiale. No, zobaczycie cały odcinek o robocie. O jakieś ciasto leżało. Witek, a to ciasto jakie było? Piechotę. A, no to siemaneczko, nara, nie wiedziałem, że to już, ale miło było Was gościć. Dziękujemy Wam za ten odcinek, taki bardzo, bardzo vlogowy. Pa!